Witam serdecznie, jestem Chabaś, a dzisiaj zapraszam na Pro Evolution Soccer 2016. Zagramy sobie w wersję demo ze względu na to, że chciałbym zobaczyć, jak to wszystko będzie teraz wyglądać. Od długiego czasu... Dobra, niech będzie Rzym. Zaczniemy sobie oczywiście ze zmianami. 7 minut myślę, że powinno być ok. Game plan jeszcze, zobaczmy. O, nie ma tutaj kilku na pewno zmian. Aktualizacji nie było. No ale okej. Co my tu możemy zmienić? Müllera na pewno zmienimy za Robena. Wiem, że tam kontuzje i tak dalej, prawie nie gra w tym sezonie. Ale mi to nie przeszkadza. Rafinha, Lam na prawą stronę. Natomiast na środek wejdzie Thiago. Ok. Możemy sobie cofnąć i zaczniemy. Zobaczmy jeszcze stroje tylko. Białe stroje, czerwone oczywiście. Ja w Pro Evolution Soccer raczej nie grałem. Szczerze wolałem sobie pograć w FIFA. Mniej więcej tak od 96 do 2000 grałem w FIFA. W międzyczasie trójeczka Pro Evolution Soccer do 2013, tylko Pro Evolution Soccer u mnie w domu. Natomiast później wróciłem już niestety do FIFA, albo istety. No i zobaczmy teraz, jak to wszystko wygląda. Przedstawienie tutaj naszych graczy. Pięknie wychodzą na murawę. Oprawa graficzna, no, na najwyższym poziomie. Z tego, co kojarzę, dużo zmian może nie ma. Zmiany, jakie wniesie PES 2016. Zaawansowany system kolizji, starcia powietrzne, kontrola 1 na 1. Perfekcyjna obrona, bla bla. Inteligentny przeciwnik, bramkarz. Poprawiono bramkarza. Chwyty, wybicia. Będą mieć oni oczywiście inne style gry. Jeden zawodnik złapie piłkę, drugi ją wybije. Ma to być bardziej realistyczne. Na pewno dodano radość ze zwycięstwa i z gola. Więc bardzo fajna opcja i zaczynamy. Ja sobie włączyłem ustawienia takie jak... Teraz. Prawie sobie włączyłem. Dobrze to jest? To jest dobrze, tak jest. Typ drugi. I możemy zaczynać. Philipp Lahm. Arjen Robben. Mamy pierwszy out. Nie będę się rozwodzić nad zmianami, jakie wprowadził PES, no bo to każdy może sobie bez problemu sprawdzić. Natomiast chciałem pokazać, jak wygląda ten gameplay. Zagrałem już parę meczy i szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy kupić FIFA, czy kupić jednak Pro Evolution Soccer. Będzie to na pewno dosyć duże wyzwanie logistyczno. Oj, Robben się nie popisał w tym momencie. Szkoda, że się zatrzymał. No, ale mam nadzieję, że uda nam się z Rzymianami jakoś wygrać. Tak jak mówiłem, za dużo w Pro Evo nie grałem ostatnim czasy. Bardziej FIFA. To sterowanie jest na pewno znacznie się ono różni. No i Philipp Lahm po raz kolejny. Udało mu się podanie do Robbena i Robert Lewandowski niestety przegrał pojedynek w powietrzu. Zobaczmy dalej. Thiago do Robbena. I Robben będzie wrzucać piłkę do środka. Niestety zablokowane. Oj, zamieszanie pod bramką i wyjaśnił przeciwnik. Zobaczmy tu znowu. Znowu akcja prawą stroną. Spróbujmy to przenieść. W ten sposób tego nie przeniesiemy na środek. Jakby to weszło. Przez przypadek chciałem zabrać piłkę. Nacisnąłem strzał. Widzicie? Uderzenie z lewej nogi i tuż obok lewego słupka.
DeSantis. Skorupski nie broni, ale już jest oczywiście w Rzymie. Można go wybrać sobie. Overalla ma około 70 chyba. Natomiast widziałem, że te składy nie zostały zmienione przez ostatni czas. Są troszkę nieaktualne. Przeglądałem sobie na przykład Juventus. I tam jeszcze obecne zmiany nie miały niestety miejsca, ale to jest wersja demo, więc nie ma co się za bardzo stresować tym. Philipp Lahm. Fajną opcją, którą, nie wiem, ona prawdopodobnie była w poprzednich PES-ach, jest wysunięcie linii obrony gdzieś wyżej. Tak jak teraz mogę. Zobaczcie sobie na radar, co tam się dzieje. Obrona się przesuwa. No, Meikun. Pjanic. I odzyskuje Bayern Monachium piłkę. Podanie do Robena i obok bramki. Ładny Lewandowski dogranie do środka pola karnego na dobieg. I Robben z pierwszej piłki niestety pudłuje. Jak widać, grafika jest naprawdę, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Te twarze wyglądają znakomicie. Więc no, poczekamy sobie oczywiście na demo FIFA. Spróbujemy zagrać sobie w FIFA. No wiadomo, że ten tryb tutaj MyClub został bardzo mocno aktualizowany, więc dużo ciekawych rzeczy na pewno zostało wprowadzonych i cały czas jest wprowadzanych. Natomiast ten tryb Foot, jak wiadomo, no chyba ma przewagę obecnie, niestety. Z FIFA, więc to będą takie porównania tak naprawdę, co jest w FIFA, co jest... No i gol, brameczka. Czy to... Kto to był? Gervinho? Nie, Pjanic. Manuel Neuer niestety się nie popisał. Zobaczmy to jeszcze raz. Koniec cieszenia się. Tutaj ładnie wyminął moich zawodników. Jeszcze jednego. Przedarł się. Dogranie na środek i spokojne uderzenie w prawy dolny róg bramki. No niewiele można było tutaj zrobić więcej. Wiadomo, że więcej można było zabrać mu piłkę na początku, ale jak widać niestety się to nie udało. Lewandowski taką piłką z daleka niestety też nie trafił do bramki. Chciałbym, żeby Robben zaczął bardziej na skrzydle grać, co by pozwoliło na ataki takie bardziej rozciągnięte. Ale jak widać, jego obecne podejście do gry jest dosyć monotonne. Gdzieś tam z prawej strony pola karnego cały czas operuje, więc... No cóż. Bayern Monachium 0. AS Roma 1. Zapraszam na drugą połowę. Xabi Alonso próbuje zabrać tu piłkę. Robben, udało się. Okej. No i dogranie do Roberta i niestety uderzenie w słupek. DeSantis uratowany przez słupek swojej bramki. I zobaczmy. Ładny róż, pomarańczowe buty. Uderzenie w słupek. Było naprawdę bardzo blisko. No Lewandowski nie wygląda chyba najlepiej. Ale cóż zrobić. 4 strzały. Rzymianie, 1 strzał tylko. Niestety wynik pokazuje coś innego. I jeszcze jeden strzał. Robert Lewandowski w końcu się przełamał. Jak widzicie, po prawej stronie pojawiły się komendy do cieszynek różnych, operowania cieszynkami. Mój zespół, jak widać, się cieszy z kibicami. Robert Lewandowski, zobaczmy to jeszcze raz. Ładne tu przejęcie na środku, podanie do Lewandowskiego, wyminięcie ostatniego obrońcy na środku i strzał tuż za pola karnego. Lekko podkręcony, lewe okienko bramki.
No ładny, bardzo ładny strzał. Jeszcze raz obejrzyjmy to z innego ujęcia. Tu ładne wyminięcie i uderzenie tuż ze skraju. Bramkarz chyba bez szans. I zaczynamy drugą połowę od początku. Mecz zaczyna się od nowa. Tutaj Benatti. Nie, Bernat. Co ja rozmawiam? I Neuer. Cóż za wielbłąd. Spokojny Bernat. Ribery. Będzie dogrywać do środka? Nie. Cofnie do Bernat. No cofnij tą piłkę. Nie tutaj. Niestety. Fajne dogranie, ale Lewandowski nie wybiegł do tego podania. Miało ono wypaść równiutko, pięknie na nogę, ale oczywiście tak się nie stało. Nyangulan. Tutaj do środka, ale piłka po rykoszecie. Oj. Co tu się... Gervinho. Oddaj piłkę. Sabi Alonso. Musimy spowolnić trochę akcję. Nie bardzo mamy gdzie zagrać. I Lewandowski znów wybiega ładnie na pozycję. Sponiewierany. Nie ma faulu. Panie sędzio. Panie sędzio, tak się nie robi. Naszego Roberta faulować. Zobaczmy teraz. Na pewno jedną fajną rzeczą, która jest w PES-ie, jest to, że Konami wykupiło licencję od UEFA na kolejne parę sezonów, więc wszystkie rozgrywki Ligi Europy, Ligi Mistrzów są licencjonowane i to jest na pewno duży plus. Arjen Robben z daleka, zobaczmy te strzały. No, niewiele, bo niewiele, ale się pomylił. Ładne tu przejęcie. I zobaczmy, Arjen Robben. Uderzenie z daleka, wysoko. Nad bramką. Dobra, chyba czas na zmiany. Zobaczmy sobie, co my tutaj możemy zmienić. Line-up oczywiście. Spróbujemy wstawić Müllera za Ribery'ego. Müller. Co my tu jeszcze? Mario Götze za Thiago. Na sam środek. I Alabę za Bernata. Myślę, że to będą zmiany, które przyniosą nam jakąś korzyść. Co tu jeszcze możemy? Fluid Formation. Co to jest? A, tu możemy na kick-offie zmienić formację. Czyli tak, kiedy jesteśmy w ataku, bardzo fajne, możemy mieć formację 3-6-1. Natomiast kiedy jesteśmy bez posiadania piłki, możemy ustawić tutaj całkiem coś innego, 5-4-1. Ciekawe, jak to będzie działać. Thiago obok słupka. Niestety. Ładne uderzenie. Niewiele się pomylił. Robben odegrał pięknie piłkę. Zabrał ją przeciwnikowi, jak widać. Uderzenie z lewej nogi. Tuż obok okienka spojenia. Za to Ribery za Müllera.
Müller za Ribery'ego, Thiago, Götze. Oczywiście zmiana. I Alaba za Bernata. Zobaczmy, co tutaj. Mamy Xabiego Alonso. On chyba już za bardzo siły to nie ma. Filip Lam. Tu mamy Alaba. Oczywiście on sobie bez problemu poradzi. Wypoczęty zawodnik. Dopiero co wszedł na boisko. No i zobaczmy. Dalekie dogranie do Lewandowskiego, ale zagranie na taką typową aferę. Nieudane. I ostatnie minuty to są tego meczu, więc czyżbyśmy zremisowali 1-1? Nie, no czemu? Czemu przepuściłeś tą piłkę? Nie tak to miało wyglądać. I mamy końcowy gwizdek tego spotkania. Zobaczmy, czy możemy jeszcze dograć jakąś dogrywkę. Nie, chyba to już jest niestety koniec. Zobaczmy sobie jeszcze. Jeden strzał. Dwa strzały Rzymian na bramkę. Dwa trafione. Siedem strzałów moich. Niestety tylko jeden celny. Jak widać, podania kompletne 72%. Nie było żadnych rzutów wolnych, rożnych. No i jedna obrona bramkarza oczywiście. Posiadanie piłki lekka przewaga po stronie Rzymian. Najlepszym graczem meczu został Robert Lewandowski, strzelca wyrównującej bramki w tym meczu. Niestety reszta graczy się nie popisała. Tak wygląda Pro Evolution Soccer. Czy kupić Pro Evo czy FIFA, to będzie na pewno wielka rozkmina i każdy będzie się z tym spierać. Oczywiście będą fani Pro Evo, będą fani FIFA. A ja? No ja zobaczę. Poczekam jeszcze do września. Zobaczymy, co ciekawego jeszcze zaproponuje nam FIFA. Oczywiście spróbuję nagrać filmik z dema FIFA. No i to by było na tyle. Zapraszam do innych moich gier. Do zobaczenia. Cześć!